Siemandero! Z uwagi na to, że ostatnimi czasy jakoś tak się opuściłem w odcinkach takich, wiecie, gadanych z różnymi tematami, opowiastkami i tak dalej, postanowiłem dzisiaj zrobić taki odcinek właśnie no z jakimś tam tematem. A temat na dziś to jest problemy przy egzaminie na motocykl. Już dosyć dawno myślałem, żeby o tym opowiedzieć, czy tam was też zapytać o coś, ale to później. Myślę, że temat aktualny cały czas. Bo nie ukrywajmy, jak wiemy wszyscy, albo niektórzy się dopiero dowiedzą, egzamin na motocykl jest dosyć trudny, przynajmniej w tej obecnej konfiguracji. A jeszcze chodziły słuchy i tak dalej, że chyba jeszcze ma być trudniej, ale to nie wiem, więc tutaj się na ten temat akurat wypowiadać nie będę. Bardziej się skupię na rzeczach, które mi się przytrafiły, albo na przykład mojemu koledze, czy moim znajomym, o których wiem. I tak jak już tam wspominałem w odcinku, bodajże to był numer 2, tutaj wrzucę kartę. No ja osobiście miałem, powiedzmy, jeden problem, czy jedną skuchę podczas robienia pierwszej ósemki, czyli pierwszego zadania, powiedzmy już jako zadania jeżdżącego, prawda, bo już nie liczę tam tych takich, gdzie się to tam, wiadomo, opowiada co i jak i przestawia motocykl, mówię o tych takich, gdzie się już jeździ. Wiem, że już o tym mówiłem, ale gdyby komuś się nie chciało po prostu wracać do tego odcinka starego takiego, no to teraz wam trochę przytoczę to. No chodziło o to, że gdzieś tam powiedzmy na tej ósemce, na trzecim okrążeniu tej ósemki, no zdarzyło mi się to, że mi się po prostu kierownica zamknęła, w sensie motocykl mi mocno skręcił, ja się podparłem nogą, no i wiadomo, w tym momencie próba przerwana. No ale mało tego, jeszcze zacząłem kombinować, bo jakoś sobie obzurałem, że w dalszym ciągu po prostu nie mogę przejechać po liniach tego kwadratu wyznaczonego, czy tam prostokąta. No i zacząłem kombinować, wypychać, jakoś tam przestawiać, żeby jakoś z tego wybrnąć i wyjechać normalnie tak jak wyjechałem. No więc prawie wywaliłem się z tym motocyklem, prawie mnie położył do gleby. Ale jakąś tam siłą woli udało mi się go przytrzymać już praktycznie przy samym asfalcie, prawie leżał na boku w takiej pozycji. No jak wiadomo, to było wszystko w nerwach, w stresie i tak dalej, więc po prostu no trochę mnie to tam wyjaśniło. No ale jakoś się pozbierałem, motocykl utrzymałem, podniosłem go. No i przystąpiłem do próby numer 2. Wcześniej oczywiście spojrzałem na egzaminatora, co on tam do mnie pokazuje, czy coś mówi, czy coś mi każe zrobić, czy coś. No tylko pokazał, żebym po prostu nawrócił, wjechał jeszcze raz, no to tak zrobiłem. No i od tego momentu mój egzamin już wyglądał po prostu super, idealnie, bezproblemowo. Tak więc to była taka jedna po prostu, można nazwać to, że porażka. No podejrzewam, że głównie związana właśnie ze stresem samego egzaminu. No ale udało się, mam uprawnienia, jest fajnie, spoko. No i teraz właśnie a propos tego przytoczę sytuację, która zdarzyła się mojemu kumplowi. Nie będę mówił któremu, ani w jakim to ośrodku, ani nic takiego, bo to tu akurat jakiegoś znaczenia wielkiego nie ma. I żeby nie przedłużać tu historii, ogólnie przydarzyło się mu w zasadzie dokładnie to samo co mi, czyli też po prostu na ósemce też się podparł. Gdzieś na którymś z okrążeniu po prostu stwierdził, że mu to ósemka nie wyjdzie, że może wyjechać poza linię albo w słupek uderzyć, już nie pamiętam co, jak on mi to mówił. W każdym razie jakby sam stwierdził, że po prostu przerwie sobie tą próbę i podejdzie jeszcze raz, no bo mógłby po prostu najechać na linię, uderzyć słupek, no i wiadomo, koniec egzaminu, tak to się podeprze, dostanie jeszcze jedną szansę i spokojnie. No i z takim właśnie zamiarem to wykonał ten ruch. Gdzie ja znowu jadę? Jeju, nie wiem, no nieważne. Jakieś krzaki wjechałem. O, wędkarze, tu będę cichutko, żeby im rybek nie spłoszyć.
Nie, to te mewy się głośniej drą niż ja tu jadę. Rybitwy czy mewy, czy co to za inne ptactwo. No fajnie tu, sam bym połowił. Dobra, wracając do tematu. Czy wykonał podobny manewr to ja, tylko że on to zrobił powiedzmy celowo się potwarł, a ja to zrobiłem przypadkowo, bo tak wyszło. I po prostu ku jego zdziwieniu pan egzaminator przerwał mu egzamin, tłumacząc to tym, że jakiś jest niepewny, że może stwarzać zagrożenie na drodze, no i jakieś takie rzeczy mu opowiadał tam. No i przerwał mu egzamin i wywalił go po prostu z tego egzaminu. Ja tego oczywiście osobiście nie widziałem, ja mówię tylko to, co mi wtedy ten kumpel przekazał. I nie mam powodów jakichś, żeby jakby mu nie wierzyć, bo go znam już wiele lat, wiem jaki jest i tak dalej, więc ja mu wierzę, że tak było, że po prostu chciał podejść do drugiej próby, a pan egzaminator z jakichś powodów mu po prostu tego podejścia drugiego zabronił. To znaczy, no te powody podał, jakieś tam właśnie takie, że zagrożenie w ruchu, że jakiś niepewny kierowca i coś tam takiego. Trochę mnie to jakoś tak nie przekonywuje, szczerze mówiąc. No w każdym razie właśnie tutaj mi głównie chodziło w tym odcinku o ten taki aspekt, czy mieliście podobne sytuacje? Jakieś takie problemy właśnie natury bardziej ludzkiej, w sensie, że egzaminator był jakiś taki niepewny, to było. A bo ogólnie opowiedzcie, jak tam u was w ogóle egzaminy wyglądały. Co? Rzekę? Przejazd przez rzekę? Gdzie? 5 km. Prędkość. Tu się tak nie da jechać. Gdzie to ta rzeka? No proszę cię, myślałem, że przez rzekę będę przejeżdżał, a nie przez mostek na rzece. No co, dużo wody. Były ulewy, to trochę tego płynie. Czy ja tam jeszcze mogę podjechać? No mogę. Ogólnie to jestem w zasadzie tutaj z lotnisko w Kaniowie. Ja chciałem gdzie indziej dojechać. Bo ja chciałem dojechać do Żwirowni, ale oczywiście nie wiem gdzie jestem. Znaczy, że pod lotniskiem to wiem. O, hangary są, wieża kontroli, czy jak to się tam nazywa, jest. No, to takie małe lotnisko tu jest, jest co prawda wyasfaltowane, nie tak jak w Bielsku, trawiaste. I sobie tu lądują biznesmeni i takie tam inne osobniki, jakieś szkółki pewnie też tu są. O, fajnie. Powiem wam, że nigdy tu nie byłem jeszcze. Tak mnie poniosło. Dobra. Co dalej? Czy mieliście właśnie te problemy związane z człowiekiem, z egzaminatorem? Takie, że sądzicie, że wyście nie zrobili przewidzenia, a on wam na przykład zaliczył przewidzenie. Takie rzeczy, jakby wam się chciało, to w komentarzach tam napiszcie. No bo szczerze mówiąc, ja osobiście uważam, że ten mój kolega powinien dostać tą drugą szansę, pomimo tego, że na przykład, no nie wiem, no chwiał się na tym motocyklu czy coś, no. No, więc tak jak mówię, ja uważam, że powinien dostać drugą szansę, normalnie przejechać, spróbować przejechać drugi raz tą ósemkę i wtedy, jeżeli by mu znowu nie wyszło, no to już wiadomo, druga próba, czy jakby tam coś gdzieś najechał, to no to wtedy koniec egzaminu. A tutaj taki chyba trochę niesmak moim zdaniem pozostaje, on też trochę wkurzony był, no bo też sobie to, że tak powiem, inaczej wyobrażał. Jak mi to powiedział, to ja też mówię, no kurczę, dziwne, bo ja miałem praktycznie identyczną sytuację, a jednak normalnie egzaminator pokazał, że mam zrobić drugie podejście, zrobiłem drugie, które mi wyszło i już po ptakach, nie, po płaczu. No, a tutaj, no widzicie, ten chciał, powiedzmy dobrze, bo chciał skończyć próbę, zanim były jakieś wątpliwości. A tu bach, egzaminator mówi, nie ma jechania. No i co, no dziwne dosyć. Ja tu też oczywiście nie chcę nikogo osądzać, ani wiecie, jakoś od razu stawiać swoich tutaj domysłów jakichś takich, tez. No bo mnie tam po prostu nie było, no.
Ja tylko tak jakby komentuję to, co mi przekazał ten kolega. I na to, co przekazał, uważam, że to było trochę nie fair. Ale oczywiście też się mogę mylić i to biorę pod uwagę i tutaj nie będę wyrocznią w tej sprawie. No, to myślę, że skończę po prostu w tym miejscu, bo no, na ten moment tutaj w sobie nie mam nic jakoś wiele do dodania. I generalnie właśnie chodziło mi o to, żebyście napisali właśnie wy, jak u was wyglądają egzaminy, czy wam poszły spoko, czy nie spoko, czy żeście się męczyli, czy gładko. Bo ja mogę na przykład swój zaliczyć do egzaminów typu gładko. No tak jak mówię, poza tą taką sytuacją, że te miękkie nogi były i to trochę nie, tam nie wyszło, to reszta była gładziutka. No, także kończę odcinek, dajcie cynka w komentarzach, co tam u was było, jak to wyglądało. A tymczasem pozdrawiam, do zobaczenia, hej!